Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Jesienią 2019 roku Starostwo Powiatowe w Myślenicach po niespełna 2 latach prac zrealizowało inwestycję w ramach projektu pod tytułem Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach. Inwestycja obejmowała zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej od ronda imienia Marka Nawary poprzez ulicę Piłsudskiego, ulicę Zdrojową, miejscowość Osieczany do ronda imienia Lecha Kaczyńskiego, 2 mostów na rzece Rabie oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Powiat Myśleński od wielu lat inwestuje w infrastrukturę drogową i teraz takie największe wyzwanie, które już jest zakończone, ale czego wymagało to ta inwestycja? Jakie środki, nakłady i jaki czas realizacji? Cała inwestycja po drugim przetargu, bo pierwszy przetarg został nierozstrzygnięty, to jest 10 milionów 700 tysięcy, prawie 11 milionów. Potrzebny był pomysł na kompleksową realizację, czyli modernizację 2 mostów największych na Rabie, przebudowy nakładek, budowy chodników i przebudowy skrzyżowania przy OSP Zarabie. Pomysł narodził się ponad 3 lata temu. Został ogłoszony przetarg. Realizacja to tak naprawdę cały 2018 rok i koniec lipca 2019, czyli ponad 1,5 roku. Taki był przewidywany czas i można powiedzieć, że ten czas został dobrze wykorzystany i mamy dzisiaj ten efekt. Była to bardzo trudna inwestycja ze względu na to, że odbywa się pod ruchem, szczególnie odcinek Osieczański. Tam mamy do czynienia prawie 12 tysiącami pojazdów i wyremontowanie mostu w sąsiedztwie bezpośredniej jeszcze drogi wojewódzkiej stanowiło to olbrzymie wyzwanie. No i faktycznie udało się i z tego się bardzo cieszymy. Przede wszystkim z tego, że przebudowaliśmy 2 największe mosty, którymi dysponujemy, do klasy B, czyli do 40 ton, czyli każdy pojazd dzisiaj dopuszczony do ruchu może spokojnie przejeżdżać przez te mosty. Również jest to duża rzecz dla turystów, którzy odwiedzają Myślenice i myślę przede wszystkim dla mieszkańców, którzy z tego będą korzystać na co dzień. Zwieńczeniem inwestycji była uroczystość otwarcia ronda na Zarabiu przy ulicy Zdrojowej i ulicy Piłsudskiego, która odbyła się 2 października 2019 roku. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz powiatu na czele ze starostą Józefem Tomalem, pracownicy starostwa, wykonawcy, osoby zaangażowane w realizację inwestycji oraz goście. Był czas na przemówienia, podziękowanie i poświęcenie inwestycji oraz symboliczne przecięcie wstęgi. Panie starosto, w pierwszej kolejności to chcę powiedzieć, że tak naprawdę to jest twoja zasługa. Ja wiem, że mnóstwo służb na czele z ZDP, z wykonawcą, z radnymi poprzedniej, obecnej kadencji, ale tak naprawdę to był twój upór. Myślę, że powiat myśleński stoi bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zakres dróg powiatowych. Wystarczy tylko przejechać się po wielu miejscowościach w naszym powiecie i doskonale widzimy, jak te drogi wyglądają. Więc to jest kolejny skok, gigaskok poprzez poprawienie nawierzchni. Ile zamian pamiętam z Radą Miejską, z Myślenic jako powiat odnośnie drogi, która prowadzi przez Osieczany. Żeby to wszystko zagrało, to jak mamy to dzisiaj, to trzeba było wykonać moc pracy. Dziękuję serdecznie za to, że strefa przemysłowa w Myślenicach ma lepszy dzisiaj wyjazd, łagodniejszy. Wiemy, że jeszcze będą prace nad tym. Przedsiębiorcy też serdecznie dziękują, kazali przekazać. Dziękuję serdecznie Zarządowi Dróg Powiatowych za ciężką pracę, bo naprawdę oni byli na co dzień bezpośrednio w tym całym technicznych sprawach, ale też pewnie i rozliczeniach. Dzisiaj jako radny powiatowy reprezentując gminę Myślenice, panie starosto, w imieniu mieszkańców, przedsiębiorców serdecznie dziękujemy za tak piękną naprawdę inwestycję. Podczas otwarcia tej inwestycji drogowej starostwo przygotowało niespodziankę dla kierowców. Specjalne upominki, m.in. bony na paliwo dla pierwszych 10 kierowców. I cieszę się, że to się udało, bo to jest naprawdę taka rzecz, którą się robi raz na 30 lat. Natomiast cywilizacyjnie jako miasto, jako powiat pchnęło nas do przodu i bardzo się z tego powodu cieszę. Serdecznie wszystkim gratuluję, naprawdę wszystkim zaangażowanym. Najbardziej wam, Zarządowi Dróg Powiatowych, bo to wy włożyliście najwięcej pracy. Wy, którzy stoicie dzisiaj najbardziej z tyłu, a tak naprawdę największe gratulacje dla was. Oczywiście dla pomysłodawców, dla wszystkich, którzy dali pieniądze, ale tą najtrudniejszą pracę to wy plus wykonawca wykonaliście. Jakie teraz jest to uczucie, jak to rondo już jest otwarte?
Na pewno zadowolenie, ale jesteśmy tak wszyscy zmęczeni tutaj, łącznie z pracownikami, którym też muszę podziękować. Wszyscy byli zmęczeni tym tempem, tym ciśnieniem, które było z góry, żeby to właśnie bez utrudnień się odbywała ta praca, ale teraz naprawdę mamy wszyscy satysfakcję. No, zwłaszcza ja jako mieszkaniec tego miasta, no to przejeżdżając tędy, wie pani, no, zawsze z dumą patrzę na te miejsca i mam nadzieję, że one będą przez wiele, wiele lat użytkowane w sposób dla nas wszystkich jak najlepszy. Koszt całości inwestycji drogowej zrealizowanej przez powiat myślenicki to 10,5 miliona złotych, z czego 6 milionów 150 tysięcy to dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020 oraz wkład własny powiatu w wysokości 4 milionów 350 tysięcy złotych. Pewnie nas nigdy nie było stać na realizację tych zadań tak kompleksowo. To jest największa inwestycja, można powiedzieć, jednozadaniowa w historii powiatu na taką sumę.